Cześć, tu Alicel Travel. W tym odcinku o tym, co warto przywieźć z Dominikany. Cześć kochani, zawsze pytacie i często pytacie, co warto przywieźć z Dominikany. Tanio nie jest, więc na pewno nie będzie tanio, ale zebrałam tutaj oczywiście, jak zawsze, taką kupeczkę skarbów, które uważam, że najbardziej kojarzą się z Dominikaną. I zakupiłam je w zasadzie dlatego, że są dla mnie symbolami Dominikany i dlatego, że pewne rzeczy rzeczywiście mi zasmakowały albo bardzo mi się spodobały. Tak jak ten obraz, to była miłość od pierwszego wejrzenia, w którymś filmiku znajdziecie na pewno, chyba obaja Hibę, jak wygląda ten obraz, po prostu pełna radość, dusza aż śpiewa. Miał być za 4000 pesos, kupiłam za 1300. Co dalej? Rum. Z wytwórni rumów w Santo Domingo, rum z passion fruit i z imbirem. I teraz tak, istotnym elementem Dominikany jest kakao. Na każdej degustacji, na jakiejkolwiek wycieczce tego typu z degustacją będziecie mieli filiżankę kakao. Czyli kakao to charakterystyka Dominikany. I zakupiłam takie, one są drogie, słuchajcie, około 200 pesos, czyli około 14 zł za jedną cieniutką czekoladę. Zobaczcie, jak ona jest cieniutka, cieniusieńka, ale moc maksymalna, 82%, 100% kakao, 72% kakao, także będziemy się magnezować. Laleczka, magnez bez twarzy, to symbol Dominikany, który mówi o tym, że Dominikańczycy mają bardzo różne pochodzenia, od czarnych, po mulatów i tak dalej, i tak dalej. Krem ze śluzu ślimaka, to sprzedawał za 250 pesos nasz przewodnik, więc zakupiłam. Oczywiście, będę się ślimaczyć. Także nasz przewodnik zaoferował nam masę kakaową, 10 takich tableteczek, z jednej podobno będą dwie porcje, czyli 20 filiżanek kakao. Rozpuścić, zagotować, pomieszać i pijemy pyszne kakao. Co dalej? Cygara. Oczywiście są cholernie drogie. Te kosztowały już po utargowaniu po dolara za sztukę, a ja chciałam takie, zwykłe, bez żadnej folijki, bez ozdóbki, dlatego że takie podobają mi się najbardziej. No i kawa, moi drodzy. Zdecydowanie mój hit. Dzisiaj właśnie w Bahia Hiba siedziałam w pięknej knajpeczce Magellanas, chyba hostel, i wypiłam dwie filiżanki kawy, bo po prostu nie mogłam się z nią rozstać. To jest to, co ja uwielbiam tutaj, ta ich kawa. Nie wiem, czy kupiłam właściwe, mam nadzieję, że tak. Zobaczymy na miejscu. Jedna jest chyba, ta jest mielona, ale podobno mielonej nie opłaca się kupować, najlepiej w ziarnach. Więc organiczna, ziarnista i ta ich tutaj do góry nogami. Indupan polecona przez innych gości, z których spotkałam, przez innych Polaków. Także moi drodzy, teraz pakujemy walizeczkę. Nie wiem, jak ja to zrobię, bo walizeczka mi spuchła okrutnie. Za kilka godzin lot. I do dzieła, moi drodzy, gdzieś by to trzeba było upchać. Życzcie mi powodzenia.